Witam, rzemieszki z tej strony Troll, w kolejnym odcinku z Horizon 4 na lokacji Road to 56 jako cesarstwo meksykańskie. W ostatnim odcinku rozpoczęliśmy nasz atak. Niestety wojna domowa się nie udała, dlatego że Sowieci dołączyli i nasze dywizje kompletnie, ale to kompletnie zostały zniszczone. Trochę żal tych dywizji, bo to byli już weteranowie. W takim razie my teraz zaczniemy atak na resztę państw. Okej. Dlaczego koniec Ligi Pokoju jest, jak was zaatakuję? Co ja zrobiłem, że jest koniec Ligi Pokoju, że was zaatakowałem? Okej. O, maści los. O, maści los. Co to jest za łomaści los? Właśnie o tym mówiłem, że desant na nich, jak oni mają strasznie dużo dywizji, to jest okropieństwo, dlatego że nie zrobisz tego już. O, łomaści los. Wiecie co? Możemy się o tak zdesantować. I to będzie polegało na tym, że musimy wybudować port. Dobra, ale niech uzyskają organizację. I zacznijmy szykować. Bo chodzi o to, że nie uda nam się zdesantować na ich porty, dlatego że się oczywiście okopali na nich. Ale może obok portu będzie wystarczająco. Ok, możemy zrobić shift na nich, co nie jest głupim pomysłem, ale nie jest też najważniejszą rzeczą na świecie. Ok, co tutaj możemy? Ok. Ok, ciekawy event. Republika Chile włączyła ten wyścig zbrojeń. Nigdy się nie spodziewałem, że coś takiego go przeczytam. Okej. Co się tam dzieje? Okej, komunistyczne Węgry. Tutaj wydaje mi się, że tutaj będzie dosyć sporo komunistów na świecie. Czy możemy coś porobić, poulepszać? Możemy to zrobić, ale to nie jest jakieś najważniejsze obecnie. Okej. Dobra, na razie może wróćmy tutaj. Tutaj mamy możliwość wojny z USA, którą bym chciał ominąć. W zależności co oni powiedzą, to tak naprawdę to może znaczyć nasz koniec lub nie. Ale na razie musimy poczekać sobie na nasze dywizje, żeby się przygotowały do desantu. I na tamtym, na tych polach będziemy mogli w miarę się okopać i zbudować jakiś port. No nie mamy aż tak dużo fabryk, ale 13 fabryk powinno być wystarczająco. Okej, resistance. Okej, puściło się i teraz jak to będzie? Okej, akurat w tym miejscu. Dobra, jest. I buduj ten port. Trochę zajmie. What? Okej, myślałem, że jest jakiś problem, że nas tą wypchnąć, ale wygląda na to, że oni mają takie słabe dywizje, że możemy na razie ich tutaj popnąć. Okej. Dobra. Dobra, spróbujmy w takim razie tutaj popchnąć ich jak najdalej możemy i może się uda nam zdobyć port. To byłoby dobre.
żeby zdobyć port istniejący. Okej, wygląda na to, że na razie nie będziemy mogli popchnąć ich do przodu, ale już chyba port nam się wybudował właśnie. To zauważyłem. Więc nie, jeszcze się nam nie wybudował. Ile jeszcze? O Jezu, dostało tak w sumie niewiele. Nawet oni nie są w stanie zbytnio nas tutaj zająć. Okej, mamy już port. Więc czas się zdesantować tutaj. Znaczy się zdesantować, zaatakować ich. Mamy dość, mamy zaopatrzenie, więc nie ma problemu. A wy ciągle was atakują, a powinniście mieć rozkaz. Okej. Dobra. Desant na Kubę udał się. To był jeden z łatwiejszych desantów. To nie był najtrudniejszy desant. Okej, co tutaj mamy? To nie jest ważne, to możemy sobie dać, bo nie mamy War Supporta. Kurde. Chciałem powiedzieć, że zostało nam jedno miasto, ale wystarczyło, że przejęliśmy to. Okej, więc bierzemy całą ich flotę. Więc tak, bierzemy tą część, a drugą część marionetkujemy. Bo chodzi o to, że po prostu musimy cel narodowy odpalić. Dobra, War Production. Zastanawiam się, co to znaczy, że War Production. W głównej mierze nie wiem. Dobra. W takim razie czas się zdesantować na kolejne właśnie małe państewka. Ty nie masz żadnego nowego medalu. Wiecie co? Może połowę tej armii wyślemy sobie tutaj, co przyspieszy nam przygotowania, bo i tak nie potrzebujemy wszystkiego. A w międzyczasie niech tutaj to robią, ale nie, to jest to zbyt długo nam zajmie to przeciwko Stanom Zjednoczonym. Róbcie. I mamy sporo już fabryk cywilnych. Oczywiście inne państwa mają ich więcej, ale no akurat ich mamy wystarczającą ilość, żeby może już przejść na gospodarkę wojenną. Ale to w swoim czasie. Na razie się tutaj zajmijmy tym. Tutaj kolejna decyzja. Tutaj musimy poczekać sobie na tamtego gościa. Tutaj już nic nie ma w głównej mierze, więc wróćmy do wojskowości. I musimy czekać w głównej mierze. Dobra, więc możemy to zrobić, dlatego że posiadamy ten teren. Akurat te tereny nie posiadają aż tak dużo osób, ale na pewno okej. Na pewno się przydadzą w przyszłości. Okej. Lepsza artyleria. 22 dni. Wow, szybko. Dobra, i teraz jest pytanie, czy już mamy rozkaz? W sumie już niedługo będziemy go mieć. Zapiszmy dla pewności. Powiedz wojnę. Oj, okej, dobra. Chyba cofniemy. Wiecie dlaczego? Dostaliśmy jako jeszcze tam 12 razy. Bo wygląda na to, że nie jesteśmy w stanie się zdesantować na te państwa. Te państwa, to jak mówię, to jest taki kompletny
taka wielka forteca, więc nie opłaca się to atakować, jeżeli naprawdę nie ma się wystarczająco dobrych dywizji. Więc będzie mieć Wargol na ten czas, ale w międzyczasie możemy spróbować inną rzecz zrobić. O tak. Okej. Możemy spróbować się zdesantować na drugą stronę. Jeżeli to się nam uda, to wtedy nie będzie aż tak źle. Okej. Okej, udało nam się. Co oznacza w głównej mierze to, że nie ma problemu już. Okej. Co to znaczy? Zawsze mnie wkurza, bo myślę, że to jest właśnie sygnał, że ktoś będzie nas atakować. Okej. Czego nie produkujemy? Closer support. Jest taki problem, że w sumie aż tak bardzo nie jesteśmy w możliwości produkcji jego. Bo byśmy musieli tutaj sobie trochę na wybadać te wszystkie rzeczy. Wydaje mi się, że możemy. To jest akurat ten moment, kiedy moglibyśmy to zrobić. Tylko jeszcze artylerię sobie uruchmy do końca. No i dzięki temu, że dookoła poszliśmy, to byliśmy w stanie to pokonać. Wydaje mi się, że możemy już to zaanektować, dlatego że robimy ten cel narodowy, żeby zintegrować. Pytanie jest, ile to będzie realnie kosztowało. Jeżeli to będzie naprawdę drogie, to ja może użyję kodu, żeby dawało nam punkty, dlatego że wydaje mi się, że to nie jest aż takie ważne, żebyśmy my po prostu czekali na to. Czasami po prostu dają te punkty i wtedy jest taki dosyć problematyczne. Okej, zapomniałem włączyć atak. Okej. Bierzemy. Lame. Boom. No i przejęliśmy wyspy. Wydaje mi się, że ładnie to poszło nawet. Akurat to jest jedna z tych łatwiejszych rzeczy, więc nie powiem, to nie jest jakieś mega trudne. Zajmijmy się jeszcze tutaj nieco produkcją, bo widzę, że karabiny możemy zmodernizować, więc to byłby dobry pomysł. Okej. I co to możemy? Możemy integrować już te regiony. Co w sumie nie zauważyłem. Co możliwe jest, że to trochę kosztuje. What? Has completed integrate the West in... O mój Boże! Ktoś źle to zaznaczył. Ja mam to zrobione. Ja to mam zrobione, tylko że ktoś źle zaznaczył. I jeszcze gorzej to jest. Bo tutaj zobaczcie, jest Integrate the Caribbean. I jak sobie tutaj popatrzymy, jest coś takiego. Jej! Tylko że to jest inna część drzewka. O. Wiecie co? Okej, w takim razie Annex. Kuba. Annex. O Jezu, obym dobrze trafił. O, właśnie raz. A tego tu już nawet nie pamiętam. Annex. Kuba. O, nie spodziewałem się. Wiecie, to też nie wymagajmy czasami aż tak wiele, jak się to robi, ponieważ są takie małe błędy, kiedy po prostu się wykorzystuje ten sam kod i później tak idzie. Więc będziemy musieli o tak to robić.
Więc... O, tak, nawet nie musieliśmy żadnego political power wydawać, jej. Okej, okay, w takim razie możemy kontynuować. Mamy teraz o wiele więcej tego wszystkiego. What? Skąd nam się pojawiło tyle fabryk militarnych? Znaczy się militarnych. Tych normalnych. Mamy już 93 fabryki. What the... Damn. Znakomicie, nie powiem. To jest naprawdę dobra liczba. Możemy tutaj to włączyć. Tutaj też wyłączmy te niepotrzebne decyzje. I w takim razie możemy atakować was. Jej. Dobra, i to jest coś takiego, że ci to nawet nie mają wystarczająco dywizji, żeby obronić swój kraj, więc... Ta... Szybkie to było. W takim razie, jeżeli nie możemy tego korować, no to mówię, no to będziemy korzystać z tego tula. O Jezu, zapomniałem, jak się on nazywany. Ja po prostu go zawsze mam i teraz zapomniałem. State Transfer Tool, o tak to się nazywa. I po prostu będziemy wykorzystywać to do korowania, dlatego że nie ma innej szansy, żebyśmy po prostu to robili w normalny sposób. Okej. Okej. No nie powiem, ale nasza armia meksykańska jest wystarczająco dobra, żebyśmy się tutaj pozbyli reszty państw. I teraz się zaczyna problem, dlatego że mamy państwo, które jest podzielone na dwa części, więc trzeba będzie... O, maść, los. Trochę daleko. Więc trzeba będzie zrobić taki desancik. Okej. Okay. Okay, wyślę tutaj większość armii, a tutaj wyślę część armii. I teraz musimy poczekać, bo inaczej nie jesteśmy w stanie tego zrobić. No chyba, że przejmiemy kanał panamski, no to wtedy jest możliwe. Tutaj to wygląda na to, że nie mamy... nie mamy tutaj, żebyśmy to mogli okorować. Ale na samym końcu jest... Jest kor? Tutaj jest kor. Ale to jest tylko na to. Trudno mi określić, co dokładnie chcemy tym zrobić. Nie sądzę, żebyśmy potrzebowali tego aneksować. Ale na razie, co tutaj jest? Musimy mieć kanał panamski, a tutaj musimy mieć 50%. Okej. No to jest pewna różnica z tym, co trzeba porobić. Okej, artyleria. Jadymy. Okej, coś tam chyba Brytyjczycy zrobili. Dobra, co możemy dla samolotów porobić w głównej mierze, bo potrzebujemy rozwijać nasze samoloty. Więc myślę, że musimy porobić badania pod lepsze myśliwce. W ogóle mamy dodatkowe fabryki, więc trzeba będzie niedługo je wykorzystać. Ile mamy? O, maści los, ich jest sporo. Okej, okay, możemy tutaj dać albo nie, bo to jest słabe samoloty. Dobra, dawajcie więcej na karabiny. I możemy jeszcze porobić ten statek. I więcej tych statków. Więcej konwoi. Dobra. Więc mamy tą operację. Gdzie jest operacja? Tutaj. Musimy kontrolować Panamę, więc musimy i tak ich zaatakować, więc... więc to i tak będzie trochę kosztowało nas. Może będą trzymać tutaj, na naszej granicy. Co dzięki czemu po prostu
nie będzie problemu, żeby te dywizje jakoś wysłać. Mamy w ogóle już pełną armię, więc to mi się podoba. Dawajcie tutaj więcej, potrzebujemy tych. Wiem, że handlujemy z USA, ale na razie to jest jedyna rzecz, którą możemy porobić. I tak, was już wyślę na granicę USA. To będziesz ty. A was na razie poczekamy. Wydaje mi się, że chodzi o to, że USA będzie chciało, jak już będzie chciało nas zaatakować, to będzie chciało coś się desantować, więc musimy wykorzystać trochę obrony. Ale jak to wygląda z produkcją? Już dobrze idzie. Okej. Wy możecie ćwiczyć. A wy możecie już zaatakować Panamę. Okej. Więc tak, wykorzystajmy to, jeżeli... Aha, okej. No też tak w sumie można było zrobić. Tak, no można było w sumie w jedną sekundę to przejąć. No. Okej, w takim razie wyłączcie ten rozkaz i płyncie tutaj. W sumie niby mamy przejść, mamy tutaj niby... Albo zapewne jest drugi kanał panamski? Są chyba dwa. Dlatego możemy. Albo kto ma Panamę, to może. To też jest, byłoby zrozumiałe. Okej, więc mamy to, tylko że na razie nie czuję się... Nie czuję, żebyśmy potrzebowali tego robić. Więc tak, mamy dużo minusów, przez co mamy słaby political power. Co w sumie nie zwracają uwagi do teraz. Dobra. Wszystkie badania na samoloty. Dzięki czemu trochę nam się polepszy. W ogóle nie mamy żadnego MIO. Musimy porobić to, tylko że gdzie to jest? To. Dosłownie to musimy zrobić, tylko że zbytnio nie pisało o tym. Okej, idźcie na granicę. Przeciwko komu jeszcze? A, mamy tutaj. Coś dla was wysłałem. Przeciwko tym wszystkim. Dobra, na razie zbierzmy sobie siłę polityczną i zobaczmy, co to będzie. Tutaj jakieś samoloty nam się udało zdobyć. Co to jest? A nie, to się udało nam wyprodukować. Czyli, że już jesteśmy w miarę okej z produkcją. Tutaj w sumie jesteśmy dobrze, jeżeli chodzi o te samoloty, badania. Na razie jesteśmy tak akurat przed wszystkim. Ale może ja bym sobie antitanki wybadał. To mogłoby być... Dobra, teraz spróbujmy sobie... spróbujmy zrobić tą operację. I co to będzie? A, będziemy mieć... Border. What? Mieliśmy... Wait a second. Mieliśmy mieć tam wojnę graniczną. Dlaczego? Dlaczego koniec końców, jak mieliśmy tą wojnę graniczną mieć? Start a border war between Panama and Panama Channel. Jesteśmy po złej stronie. To jest takie śmieszne. Z złej stronie byliśmy. Okej. O, tam są jeszcze nadal ulepszenia. A w sumie w normalnej grze to są. Nie wiem, dlaczego się dziwiłem aż tak bardzo. Czekaj, w normalnej? Nie, normalnej grze nie ma. O Jezu. Okej, w takim razie tutaj... Dla tych... czekajmy sobie chwilę. Tutaj dajmy... To...
Okej, już jesteście, odzyskajcie nieco organizacji. W głównej mierze zgaduję, że tutaj jeszcze tak duże dywizje nie mają. Więc z łatwością sobie poradzimy. Jej! Udało nam się przyjąć. Mamy kanał. Jej. Okej, możemy już adaptable dać? Nie. Ale masz już szósty poziom, więc w sumie możemy infantry experta dać. Brakuje mi tego, żeby już dał sobie to, bo ma już tak bardzo dużo, jeżeli chodzi o inwalider, a mountain jest 76%, więc może przy tej wojnie, jeżeli tutaj będziemy walczyć, to może to się nam uda trochę ogarnąć. Ale to już będzie koniec tego odcinka. Trochę było głupie, że zategowałem po złej stronie. Takie, że okej. Dlaczego? Po czym patrzysz? A, wybrałem złą stronę kanału. Czekaj, nie produkujemy. Close air support. No to ja wiem, no wiem, ale potrzebuję tutaj improved. W takim razie to 26 dni. Nie wiem, ciężarówki możemy zacząć w takim razie badać. A w międzyczasie już będę się, z wami żegnał po prostu. Nie istnieje coś takiego jak międzyczas. Więc cześć.